dobre dla wszystkich, to miasto, w którym są niesamowici ludzie z otwartymi sercami, bo myślę sobie o tym, że gdybyśmy mieli takie serca, które widzą więcej, to nie potrzebowalibyśmy podziału na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, bo myślę, że gdzieś każdy z nas nosi jakąś niepełność, jakiś brak, który potrzebuje uzupełnić, tylko niektórzy mają ten brak bardziej widoczny. Więc miasto dobre dla wszystkich to miasto, które jest otwarte, kreatywne i gotowe na to, żeby przyjąć wszystkich, którzy tego potrzebują. Myślę, że nasze potrzeby są takie same jak wszystkich innych ludzi i nie ma sensu myśleć o tym, jakie są wyjątkowe nasze. Wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa, miłości, troski, przyjęcia. A dodatkowo ja potrzebuję miejsca bez schodów, z trochę szerszymi drzwiami, niskiego krawężnika. A tak naprawdę to nie potrzebowałabym tego wszystkiego. Wystarczyłoby, żeby się znalazło obok mnie dwóch silnych mężczyzn i wtedy wyjdę po schodach, przejadę przez krawężnik i przejdę nawet przez zadziasne drzwi. Zawodowo jestem pedagogiem i coachem, z zamiłowania po prostu człowiekiem z ogromnym serduchem, który lubi dzielić się ze światem tym, co ma w sobie najlepszego i po prostu staram się podróżować po świecie i w różnych szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych, byłam nawet w więzieniu, mówić o tym, że niepełnosprawny nie znaczy niesprawny, to jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak wszyscy inni ludzie, niezależnie od tego, czy jeździmy na wózkach, chodzimy o kulach, nie słyszymy, nie widzimy. I staram się po prostu z ludźmi dzielić tym, że chociaż siedzę, to tak naprawdę biegam. No i trochę tak świadczyć o tym, że jestem normalna, chociaż mam czasem wątpliwości, czy można mnie nazwać normalną, ale kogo dzisiaj można nazwać normalnym. No i tak. Więc jakby ktoś chciał mnie spotkać, zaprosić, porozmawiać, poprowadzić jakiś warsztat mogę, to zapraszam do współpracy. Myślę, że rynek pracy dzisiaj wygląda już znacznie lepiej niż kilkanaście lat temu, aczkolwiek nadal nosi w sobie wiele mankamentów. Ja na przykład od 3,5 roku intensywnie próbuję znaleźć pracę i w momencie, kiedy składam CV, to słyszę, że posiadam orzeczenie o niepełnosprawności i na dane stanowisko mam zbyt wysokie kwalifikacje. A jak próbuję normalnie znaleźć pracę bez orzeczenia, to zawsze coś staje jakoś na drodze. Albo pracodawca się boi, albo jakoś nie jest świadomy tego, że mogę być normalnym, wydajnym pracownikiem. Niemniej i tak już to wygląda dużo, dużo lepiej i ludzie coraz bardziej są otwarci na dialog i na patrzenie wokół siebie. Wielu moich znajomych z innymi niepełnosprawnościami już ma pracę i radzą sobie coraz lepiej na rynku pracy. No ja osobiście wiem o tym, że gdyby nie to, że właściwie od czasów studenckich do upadłego walczyłam o to, żeby być z ludźmi, obracać się w różnych przestrzeniach, robić czasem rzeczy ponad swoje siły i trudne, to dzisiaj nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Nie bylibyśmy w mojej chacie, w której mieszkam 2 tygodnie. A tak naprawdę mam to mieszkanie dlatego, że nauczyłam się, że trzeba walczyć bardzo mocno o swoje i nawet jak się przewrócisz, to wstań, nawet jak nie chodzisz. I walcz dalej i szukaj pomysłów na to, jak zadziałać, jak coś zrobić. Myślę, że to jest dokładnie tak samo jak w przypadku zdrowych ludzi. Jakby chodzi o to, żebyśmy się wszyscy nie poddawali, nie tylko niepełnosprawni. My może rzeczywiście w takim wymiarze szczególnym w temacie takiej codzienności musimy się nie poddawać, ale fajnie by było, gdyby miasto nam to jak najbardziej ułatwiało i motywowało nas do tego, żeby tą pracę znaleźć, bo jak masz zasiłek, jak masz wszystkie świadczenia i jak generalnie jakoś tam żyjesz, to nie chce ci się wychodzić na wyższy pułap, bo łatwiej pójść prostszą drogą. Dlatego ja chętnie oddałabym wszystkie świadczenia i po prostu poszła do pracy.
Stalowa Wola od lat pracuje na miano ośrodka przyjaznego dla potrzeb wszystkich grup wiekowych. Ostatnim przykładem inwestycji w pełni dostępnej jest jedyne w Polsce Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. To super nowoczesna, multimedialna, interaktywna placówka, którą dzięki wspaniałym ekspozycjom, ale i otwartości na potrzeby każdego gościa odwiedziło już tysiące osób. W naszym muzeum stawiamy na dostępność dla każdej z grupy osób ze szczególnymi potrzebami. Warto wiedzieć, że szczególne potrzeby to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby na przykład z bagażem, z wózkiem, z małym dzieckiem, kobiety w ciąży, seniorzy, osoby z trudnościami w poruszaniu się. Warto zaznaczyć, że nasze muzeum ma ponad 2000 metrów powierzchni do zwiedzania, dlatego dla osób z trudnościami w poruszaniu się mamy takie udogodnienia jak właśnie miejsca do siedzenia na wystawie, to są miejsca odpoczynkowe. Proszę zauważyć, mnóstwo dzieciaków. Wiadomo, że dzieci potrzebują ruchu, dlatego wiedzę przekazujemy im tak jak mają potrzeby, czyli aktywnie. Oni mają sami zdobywać wiedzę i to jest też ich taka potrzeba. Nie nudne siedzenie, ale aktywne zdobywanie wiedzy. Także otwieramy się na te potrzeby i staramy się dla każdego tak dostosować przekazywanie wiedzy, żeby to było atrakcyjne i dostosowane do ich potrzeb. Że muzeum jest dostępne, widać już w samym otoczeniu budynku, pozbawionym ogrodzenia, z wyznaczonymi miejscami do parkowania większych samochodów, z zainstalowanymi podjazdami dla wózków, poręczami i bezprogowymi drzwiami i wszystkim tym, co może ułatwić poruszanie. Nic dziwnego, że wycieczka osób ze stalowowolskich warsztatów terapii zajęciowych od razu świetnie się tu zaklimatyzowała. Samo zwiedzanie pod opieką świetnie przygotowanych muzealników to czysta przyjemność, bo niemal każda strefa muzeum przypomina zwiedzającym, że jest ono dedykowane gościom z potrzebami. Tutaj mi się bardzo podoba. Tutaj jest naprawdę wszystko, że można dotknąć, można po prostu obejrzeć. Ciekawa wystawa. Dla mnie to jest po prostu takie odejście, urozmaicenie się. Także to jest po prostu dla mnie jest piękne, takie, że to muzeum powstało w ogóle w Stalowej Woli. No, właściwie to fajnie jest, bo jest tak dużo tutaj, tak miejsca dużo jest. Są mi siedzenia, ma na sobie usiąść jak coś tam mięciutkie i patrzę i mięczy. I fajnie w ogóle tu jest, bo na przykład jak tam zwiedzamy czy coś, to nie są na te przyciski, tylko na przykład na dotknięcie tych palcami można podotykać ten i tam wyskakują ci takie ten. I w ogóle no pani Ania też jest fajna. Mnie na bardziej, że windą właśnie, że osoby niepełnosprawne mogą iść na windą, że te, co nie chodzą te po schodach, to mogą jeździć ze windą, że widać na górze, że na dole można zjechać. Tak. Bardzo mi się podobała ta taka laserowa, podświetlana mapa na taki... Na dotyk, a to był taki kolor, taki limonkowy kolor i to można było, i oprócz tego nie tylko, że się pokazywały te wszystkie tam na tym, tylko jeszcze inne też kolory takie były. W tym muzeum jestem drugi raz na tego typu wystawie, byłem też na praktykach, jest muzeum dość ładnie zrobione, napisy są dość czytelne w języku polskim, angielskim, dość ładnie są jak to się nazywa na tych ekranach, można powiększyć. Tak, ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest super. Zadowolenie zwiedzających wynika z aury, jaką tworzą edukatorzy muzealni. Na przykład tutaj, przed wejściem do pieca martenowskiego, pan Piotr przebierany jest w specjalny strój hutnika. Dzięki temu grupa zwiedzających ma świetnie zobrazowaną pracę dawnej stalowni. W muzeum zastosowanych jest wiele rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Opisy eksponatów alfabetem Braille'a czy piloty dla osób niedosłyszących, co zdecydowanie podnosi jakość odbioru odczuwalnych wrażeń. Bardzo ciekawie jest zaaranżowana wystawa i naprawdę jest duża łatwość zwiedzania. Jest to bardzo czytelne i też bardzo interesujące. Forma jest naprawdę dla nich inspirująca, ciekawa. Jest to też, wiadomo, odejście od tej codziennej rutyny,
gdzie mogą rozszerzyć po prostu swoją wiedzę, ale w sposób dla nich bardzo atrakcyjny, ciekawy i po prostu pięknie, estetycznie to wszystko jest tutaj podane. Przed każdym muzeum czasem obserwujemy pewien lęk, dystans, a tutaj naprawdę otwierają się cudownie i to, co tutaj jest podane, chłoną świetnie, naprawdę bardzo ich to interesuje i cieszy. No uważam, że jest fantastyczne, bo jest dostępne, łatwo dostępne dla wszystkich grup wiekowych, i dla mniejszych dzieci, i dla starszych. Ja jestem akurat dzisiaj z młodzieżą licealną, ale myślę, że bardzo mi się podoba, bo mogą sami wszystkiego dotknąć, wypróbować, doświadczyć i przez to jest ciekawsze i też mogą się przez to więcej dowiedzieć. Bardzo mi się podoba idea questingu. Ja tutaj zaprosiłam klasę właśnie na questing, czyli na tą grę terenową. No młodzież widzę, że się świetnie bawi, oni pracują w trzyosobowych grupkach i widzę, że to jest właśnie coś, co powinno być częściej proponowane młodzieży, ponieważ nie dość, że sami odkrywają i dowiadują się różnych rzeczy na temat miasta, na temat historii miasta, na temat historii Polski, to jeszcze się przy tym dobrze bawią, bo jest element rywalizacji. W muzeum zastosowano bezprogowe wejścia do przestrzeni ekspozycyjnych i sal edukacyjnych. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 metra. Dostępność w tym obiekcie jest kompleksowa, dedykowana i tym najmłodszym, i najstarszym. Ja jestem zaszokowany tym, co tu zobaczyłem. To jest bardzo ładnie wszystko zrobione, dostępne, czytelne. Co tam jeszcze? Podobają się wszystkie te rowerki takie i tak dalej, co żeby nakręcać, bo tu troszeczkę ruchu jest i tak nie. To takie niespotykane w ogóle. To jest pierwszy raz widziałem, żeby coś. Dawaj, będziesz szybciej oglądał, czy więcej zobaczy. Tak jest, no. Także wrażenia są bardzo miłe. Dostępności dla wszystkich w wielu obszarach życia wciąż się uczymy, a w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wiedzę tą muzealnicy między innymi pozyskują od gości z niepełnosprawnościami. Zazwyczaj to jest niesamowite, że osoby nie boją się mówić o swoich potrzebach i tak naprawdę dla nas te osoby są nauczycielami. Oni nam pokazują, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać. Tak naprawdę proces dostępności, budowania takiej pełnej dostępności, to jest długotrwały proces oparty na relacji z naszymi zwiedzającymi. Dlatego bardzo sobie cenimy każde słowo, każdy pomysł, jak możemy być bardziej przyjaźni, bardziej otwarci i dostępni dla naszych zwiedzających. W Muzeum COP w Stalowej Woli eksponaty nie są przedmiotami do podziwiania, ale użytecznymi narzędziami, które pozwalają pełniej wyrazić siebie i domagać się szacunku dla swoich praw. Żyjemy w czasach, gdy nasze społeczeństwo się starzeje. Osób ze szczególnymi potrzebami jest coraz więcej, ale uwaga, też nasza wrażliwość na te potrzeby jest wyższa. Czyli kilkanaście lat temu osoby, które miały lęk społeczny, które miały trudność skorzystania z instytucji publicznych, my to dostrzegamy w dzisiejszych czasach. Potrafimy wyjść tym osobom naprzeciw, tworząc na przykład przedprzewodniki. Przedprzewodniki są to punkty, powinny być punkty obowiązkowe każdego muzeum, które pokazują, jak można skorzystać z oferty muzeum, nie narażając się na zbytni kontakt z personelem. Więc jest to też taka wrażliwość na potrzeby, które wcześniej były niedostrzegane albo minimalizowane. Dzięki realizowanemu przez Stalowowolskie Muzeum programowi Dostępność stale wzrasta otwartość na drugiego człowieka, a to z kolei gwarantuje swobodny udział w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Wodarski, jestem zastępcą dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, a od 2017 roku uczestniczę w programowaniu projektu Małopolska Kultura Wrażliwa. Trwałość projektu to jego strategiczny charakter, który został mu nadany w 2017 roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Sam projekt został zainicjowany przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jest realizowany w 23 instytucjach kultury naszego regionu. Trwałość i stałe finansowanie tego projektu dają nam spokój i możliwość refleksji
a także wdrażania poszczególnych rozwiązań służących dostępności w naszych instytucjach, ale dzielimy się także nimi z wszystkimi instytucjami publicznymi w Polsce. Społeczny charakter to włączenie organizacji pozarządowych już właściwie od samego początku naszych działań. Spotkanie się z osobami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz razem z osobami z niepełnosprawnościami pomogło nam urealnić nasze oczekiwania. Zmieniliśmy nasze wskaźniki tak, aby bardziej adekwatnie odpowiadały realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wiemy też, że pracujemy na rzecz nie tylko osób z niepełnosprawnościami czy osób ze szczególnymi potrzebami, ale tak naprawdę odpowiadamy na różne potrzeby osób w naszych lokalnych społecznościach. Dostępność została zdefiniowana w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami jako udostępnienie, umożliwienie korzystania z przestrzeni publicznej na równi z innymi osobami. Jest to samodzielne i trwałe korzystanie z naszej oferty. Wiemy jednak, że dostępność to nie tylko realizacja ustawy, ale że dostępność to przede wszystkim człowiek, który korzysta z naszej oferty, który uczestniczy w naszych wydarzeniach, który jest artystą z niepełnosprawnościami, ale przecież może być w bardzo prosty sposób także pracownikiem naszej instytucji. Aby skutecznie realizować dostępność, stworzyliśmy model wdrażania dostępności. Ważne są w nim trzy elementy. Po pierwsze wrażliwość, czyli podnoszenie empatii naszych pracowników, naszych zespołów, abyśmy mieli świadomość, że dostępność jest czymś naturalnym, jest zasadą działania naszej instytucji kultury. Drugim elementem modelu jest wiedza. Uświadomiliśmy sobie, że wiedza o dostępności to bardzo, bardzo obszerny zasób wiedzy. Dlatego nie możemy realizować tego siłami jednej osoby. Dlatego należy rozbijać tą wiedzę na poszczególne elementy i dlatego należy planować wdrażanie dostępności w poszczególnym, w dłuższym okresie zgodnie z naszymi możliwościami. Trzecim elementem jest rzecznictwo. Jest to praca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz osób z różnymi potrzebami w naszych instytucjach. To organizowane przez nas działania, organizowane przez nas wydarzenia będą także rzeczniczyły w naszych lokalnych społecznościach. Dla mnie ważnym elementem jest to, że pracując razem z osobami z niepełnosprawnościami, ogromnie wiele się od siebie uczymy. Korzystamy na tym nie tylko my, instytucje kultury, ale zmienia się także środowisko osób z niepełnosprawnościami, poznając mechanizmy działania instytucji publicznych. Jest jeszcze jeden ważny element, który pozwala, aby model zafunkcjonował. Jest to zarządzanie. Dostępność i jej wdrożenie w instytucjach kultury to zwykły, normalny proces zarządczy. Powinien być wspierany przez organizatora. Powinien być ogłoszony i nadany powinien być mu priorytet przez osoby zarządzające. Powinna być wyznaczona osoba, która będzie ten temat wspierała i będzie się nim opiekowała. My odkryliśmy także, że bardzo ważne jest to, aby nauczyć się mówić o dostępności językiem instytucji kultury. Nauczyć się mówić o dostępności językiem księgowej. Nauczyć się mówić o dostępności językiem zamówień publicznych, tak aby skutecznie i właściwie je realizować. A w końcu mówić o dostępności językiem promocji, aby skutecznie zapraszać osoby z niepełnosprawnościami do współpracy. Wypracowane przez nas materiały mogą Państwo znaleźć na stronie kulturawrażliwa.pl lub na stronie mik.kraków.pl. Mamy ogromny zasób materiałów wideo, mamy ogromny zasób publikacji, które podpowiedzą Państwu,
jak zacząć swoją pracę z dostępnością. Nasz model został wykorzystany w poradniku ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla instytucji kultury. Korzysta się także z niego w projekcie PFRON Kultura bez barier. Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam. Miasto dostępne dla wszystkich jest miastem, które każdy człowiek czuje się odbiorcą wszystkiego, co miasto ma do zaoferowania. To znaczy, że może uczestniczyć we wszystkich aktywnościach, które miasto ma do zaproponowania. Czy to aktywnościach takich jak teatr, czy to koncerty, ale również o dostępności. Myślę, że dostępność polega na tym, że ludzie czują się dobrze. Bez znaczenia, jaki mają, że tak powiem, światopogląd, czy skąd pochodzą, też czują się w tym mieście, w mieście dobrze. Więc myślę, że jeżeli myślę o dostępności, to właśnie tej dostępności i tej takiej fizycznej, to znaczy, że właśnie są miejsca typu miejsca użyteczności publicznej, czyli urzędy są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, że osoby, które są głuche, mogą dostać informacje, że każdy obywatel miasta czuje się w tym mieście, że może korzystać ze wszystkiego, co miasto mu oferuje, ale z drugiej strony myślę, że miasto dostępne to też miasto, które jest miastem tolerancyjnym, w którym każdy mieszkaniec, ale też każdy turysta czuje się dobrze. Odkąd dyrektorem Słowaka został Krzysztof Głuchowski, nasz teatr bardzo intensywnie otwiera się na osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy specjalne spektakle z autodeskrypcją, mamy spektakle migane, w których mamy dwie tłumaczki migające. Teatr współpracuje z Fundacją Migawka, która cały czas koordynuje i pracuje nad tą dostępnością. Osoby niewidzące i niedowidzące mogą, nie dość, że mają autodeskrypcję, to jeszcze chodzą, mają taki moment przed spektaklem, w którym mogą przejść przez całą scenografię, podotykać wszystko, więc też poznać to, co będą zaraz słuchać, to, co będą oglądać. To ja jestem z tego bardzo dumna, czyli bardzo się cieszę z tego, że nasz teatr się tak nad tą dostępnością intensywnie pracuje i o tym widzu, który trochę inaczej odbiera sztukę, też pamięta, bo to też jest widz, który też chce przeżywać wzruszenia, też chce być razem z nami w teatrze. Nasz teatr jest też dostępny dla osób z różnym, że tak powiem, językiem, bo mamy spektakle i z napisami po angielsku i mamy spektakle z napisami po ukraińsku. Zresztą te napisy nie powstały w momencie, kiedy wybuchła pełnoskalowa inwazja rosyjska, tylko jeszcze przed, kiedy mieliśmy już współmieszkańców Krakowa mówiących w języku ukraińskim, dyrekcja zdecydowała się na też napisy po ukraińsku i to też funkcjonuje. Wiem o tym, że są widzowie, którzy się z tego cieszą. Ostatnio nawet miałem taką sytuację kompletnie prywatną właśnie z osoby, która mówiła: a, przyjąłem do was na spektakl, ale mój chłopak nic nie zrozumie, bo on jest Szkotem. Ja mówię: to jest nieprawda, może spokojnie przyjść na nasz spektakl i będzie miał też napisy po angielsku. Więc pod tym względem jestem bardzo dumny z naszego teatru. Rzeczywiście bardzo intensywnie pracujemy, teatr pracuje nad tym, żeby wszystko, co teatr oferuje widzom, było, że tak powiem, dla każdego widza dostępne. Myślę, że budowanie społeczeństwa zaczyna się od edukacji. Mogę się trochę z pewną dumą, jakoś tam, znaczy z dumą, z takim radością. Ja mam dzieci, które są w szkole, w której są osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dla moich synów to jest tak bardzo naturalne, znaczy jakby oni nie mają problemów, znaczy nie, dla nich to dostępność jest czymś kompletnie naturalnym, to jest fantastyczne, że oni w ogóle jakby nie wyobrażają sobie, żeby coś było niedostępne dla ich kolegi z klasy czy koleżanki z klasy, więc myślę, że tak budujemy to inkluzywność w podejściu do tego, że to nie jest tak naprawdę, to nie jest trudne, znaczy to jest kwestia też trochę zmienienia myślenia. Ja miałem niesamowite prywatne doświadczenie, to byłem na koncercie w Myślenicach, takim charytatywnym, razem z Julią Kamińską prowadziliśmy i tam Fundacja Migawka razem z Fundacją z Warszawy, teraz nie pamiętam nazwy tej fundacji, ale migali koncert. I to było niesamowite, znaczy na scenie była ekipa, znaczy chyba Zalewski, to był koncert Zalewskiego, on śpiewał swoje kawałki, a obok niego stały osoby, które się zmieniały, no bo każda musiała mieć przygotowaną tą piosenkę i migały tę piosenkę. No, abstrahując od tego, że robili to wspaniale, już tak w takim obrazku to wyglądało cudownie, ale też to, że ja tak, no, człowiek sobie myśli, no kurczę, koncert, muzyka to jest na pewno niedostępna dla osób głuchych. I okazuje się, że była całkiem duża grupa, spora grupa tych osób głuchych, która się tym cieszyła i nagle tak człowiek patrzy, że my sobie tego nie uświadomimy.
uświadamiamy, a nagle otwieramy świat dla ludzi, którzy ten świat mieli przymknięty, że ten świat był dla nich niedostępny. Więc myślę, że to jest poznawanie tego świata osób, które go odbierają trochę inaczej, bo to też jest tak, że my często myślimy sobie, że to jest, że to jakby my, pełnosprawność to jest, prawda, to jest ten taki o warunek pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, a to nie jest tak. Znaczy, pełne funkcjonowanie w społeczeństwie jest wtedy, kiedy to społeczeństwo jest otwarte na każdego obywatela, a nie na odwrót. To my musimy się otwierać na to, żeby włączać we wspólnotę obywatelską ludzi, którzy mają inaczej się odbierają świat, bo to nie znaczy, to tak, prawda, kiedyś powszechnie mówiło się głuchoniemi. No nie ma czegoś tak jak głuchoniemy, są ludzie głusi. Ale oni mają swój język. To, że my go nie znamy, to jest nasza wina, a nie ich. To my powinniśmy dążyć do tego, żeby otwierać się na te osoby. Uwrażliwianie poprzez poznawanie chyba to jest coś, co jest kluczowe. Ponieważ mam tą przyjemność poznania osób głuchych, akurat najbardziej z Fundacją Migawka mi się zdarzyło pracować, no to widzę, jak to daje radość, jak to daje, otwiera nas na innych, a też ci ludzie stają się pełnoprawnymi obywatelami. I chyba o to chodzi, żeby każdy człowiek, każdy obywatel naszego kraju czuł się w pełni tego słowa znaczenia obywatelem tego kraju. Dobry, nazywam się Paweł Romańczuk. Od 17 lat prowadzę zespół Małe Instrumenty we Wrocławiu. Jest to działalność poświęcona twórczości artystycznej i kulturalnej. Rozwijam przede wszystkim kulturę instrumentu muzycznego, nietypowego instrumentu muzycznego w wymiarze dźwiękowym i również społecznym. Z osobami niepełnosprawnymi spotkałem się w takim działaniu warsztatowym ponad 10 lat temu. Natomiast od 2019 roku realizuję autorskie pomysły na współpracę z osobami niewidomymi i niesłyszącymi. Zapraszam akurat te grupy osób do współpracy, ponieważ uważam, że są bardzo wciąż wykluczone jako odbiorcy z działań kulturalnych, ale jednocześnie zupełnie są wykluczone jako twórcy tych działań, więc zależy mi na tym, żeby te osoby uaktywnić, zależy mi na tym, żeby dać im narzędzia w specjalnie przygotowanych metodach do tego, żeby mogły wyrażać własne ekspresje za pomocą mediów, które na co dzień, powiedzmy, są dla nich niedostępne, czyli na przykład partytury graficzne dla osób niewidomych albo dźwięk w utworach muzycznych dla osób niesłyszących. Dźwięk może być wyrażony kształtem. Zjawisko to odkrył w XVIII wieku Ernst Chladni, wprowadzając w drganie metalową płytkę z rozsypanymi na niej drobinkami piasku. Osoby niesłyszące mogą zobaczyć figury Chladniego, choć nie słyszą dźwięków powodujących drgania. Osoby niewidome nie mogą zobaczyć figur, ale mogą ich dotknąć. Obie grupy, współpracując ze sobą, są w stanie użyć figur Chladniego, by stworzyć utwór muzyczny wyrażony partyturą graficzną. W tym celu odbyły się warsztaty we wrocławskiej pracowni małych instrumentów. Osoby niewidome tworzą niewidzialne instrumenty, można powiedzieć. Praktycznie wszystko może się stać tym instrumentem. Różne pomysły, które zaczęły się pojawiać w mojej głowie,
czasem ludzie nie zauważają, ile fajnych dźwięków nas otacza wszędzie. Właśnie na takim instrumencie, jaki sobie w głowie utworzyłam. To jest specjalna piła, piła dźwiękowa, piła muzyczna. Pokazuję ją Państwu dlatego, że w naszym projekcie 80-letnia uczestniczka miała możliwość zagrania na tej pile po raz pierwszy w życiu i powiedziała, że wcześniej nigdy jeszcze taka możliwość się nie pojawiła. Więc jeśli zadajemy sobie pytanie, czy sztuka może aktywizować osoby niepełnosprawne oraz czy te osoby mogą taką sztukę tworzyć? Oczywiście, że mogą, ale poza samym aktem tworzenia istotne jest moim zdaniem doświadczanie. To te momenty, w których stykamy się z emocjonującym nas światem, doświadczamy zupełnie nowych wrażeń dźwiękowych, w moim przekonaniu są dużo bardziej istotne niż efekty artystyczne, które w ramach projektu osiągamy wspólnie. Więc stawiam na to, żeby więcej takich doświadczeń pojawiało się w życiu tych ludzi, żeby dawało im większe możliwości poznania rzeczywistości, porównywalne z doświadczeniami osób nieposiadających takich ograniczeń. Natomiast jednocześnie chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko nauka w jedną stronę, to nie tylko uczestnicy projektów doświadczają rzeczy, które my znamy z naszej codziennej pracy, ale my doświadczamy ich sposobów w poruszaniu się w obszarze, w tym przypadku w obszarze dźwiękowym. Jest to dla mnie bardzo cenna lekcja i bardzo cenne doświadczenie, które pomaga kreować kolejne kroki we własnej twórczości. Na ten rok zaplanowałem projekt, w którym osoby niewidome i niesłyszące komunikowałyby się za pomocą wrażeń smakowych i zapachowych i ten komunikat chcielibyśmy przekładać na język dźwiękowy, na konstrukcję utworów audiowizualnych. Być może uda nam się zrealizować ten projekt w latach kolejnych. Próbujemy pozyskać dofinansowanie. Nie jest może to takie proste, jakbyśmy chcieli, ale trzymam kciuki, żeby rozpoczęte działania i nawiązane kontakty na obszarze osób niepełnosprawnych i instytucji, które się tą współpracą zajmują, mogły być dalej rozwijane. Dziękuję, pozdrawiam. Paweł Romańczyk. Serdecznie Państwa, nazywam się Jacek Zachodny i chciałbym powiedzieć kilka zdań o niesamowitym miejscu we Wrocławiu, pracowni galerii Art Brut, prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat Nadziei. Fizycznie to miejsce powstało w roku 2009 na ulicy Ruskiej, w samym centrum miasta. Praktycznie wszystko zaczęło się w roku 2007 od projektu Sztuka Aktywności. Idea zrodziła się w głowach Agnieszki Chojnackiej oraz Adama Kamińskiego. Ideą było prawdziwe upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami, poważne potraktowanie ich twórczości poprzez profesjonalne przygotowanie wystaw, sztuka jako jeden z ważnych sposobów komunikacji, wprowadzenie twórców w obieg sztuki współczesnej oraz zmiana standardów w instytucjach kultury odnośnie przyjmowania osób z niepełnosprawnościami. Postawiliśmy na całkowicie indywidualne podejście do każdego z twórców. Galeria stała się ważnym miejscem dla sztuki na mapie miasta. Jest to miejsce otwarte na wszelkie kultury i poglądy. Gośćmi galerii, uczestnikami spotkań są ludzie z całego świata, z różnych obszarów społecznych, reprezentujący różne koncepcje i odmienne wrażliwości. Co udało się zrobić do tej pory? Kilkadziesiąt wystaw, dziesiątki wydarzeń towarzyszących, powstała kolekcja Galerii Art Brut, posiadamy swoją stronę, kanał YouTube, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Twórcy związani z Galerią Art Brut współprowadzą galerię, uczestniczyli w międzynarodowych projektach artystycznych, wystawiali swoje prace we Francji, Niemczech, Włoszech, w wielu miejscach w Polsce. Została nawiązana współpraca z wieloma instytucjami kultury, galeriami sztuki współczesnej, wydawnictwami, środowiskami naukowymi. Odnośnie finansowania, współpraca z gminą Wrocław zaowocowała rocznymi lub trzyletnimi cyklami finansowania. Projekt Sztuka Aktywności finansował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowaliśmy projekty międzynarodowe z różnorodnym finansowaniem na rzecz galerii ze wsparciem MKIDN. Pozyskujemy darczyńców, 1%, zbieramy składki od członków stowarzyszenia, pracujemy również pro publico bono.
W imieniu galerii i pracowni Artrud we Wrocławiu zapraszam do odwiedzin, spotkania z twórcami na wernisaże i wydarzenia.